na bazarze było wszystko. Można było kupić każdą rzecz. Od kredek chińskich czy tureckich do nielegalnych rzeczy, powiedzmy sobie szczerze, prawda? Wspaniałe słodycze, cytrusy, warzywa, najwspanialsza kapusta kaszana u Pani Marysi, u Pani Zosi i ogórki kwaszone. Nikt takich nie miał, jak one miały. Można było kupować kury, koguty zabijane na miejscu. No przykre to jest, ale tak było niestety. Pani Stefa między innymi, osoba z tych kucharek bazarowych, można to tak nazwać, robiła wspaniałą kapustę, takie a la bigos, ale był fantastyczny, nie był za tłusty, nie był za słony, nie był za kwaśny, miał za dużo kiełbas, miał wszystkiego tyle, ile potrzeba. Schabowe były takie, ziemniaki i do tego lufa. Masa mężczyzn przychodziła, masa. Gdzie idziecie? Do Pani Stefy na Wyżerę. Ona nałożyła taką porcję, nie to, że spyrkę, tak jak gdzieś tam nakładamy w już. Nie! Patrzyła na chłopa, masz tyle, bo musisz dużo zjeść. Najbardziej takie popularne rzeczy to były tak suknie ślubne, suknie komunijne. Tu, gdzie siedzimy, w tej alejce, to tak, kiedyś tutaj były kożuchy, bluzki, różnego rodzaju jakieś takie sprzęciki, ale dalej ciąg to suknie ślubne. No i później suknie wizytowe. Coś potrzeba? Poszukuję piżamy damskiej, takie grube i badyniane. Znaczy frotkę albo flanelkę. Wstyd przyznać, ale większość kupców była niesympatyczna, niegrzeczna do klienta. A dlaczego? Bo byli rozbisurmanieni przez klientelę, dlatego że mieli zawsze zbyt na towar. No można było sprzedać, ja zawsze to nazywałam, spodnie z jedną parą nogawki. Barbary Elżbiety Danuty. Cały bazar balował. Po trzy orkiestry, łącznie z Wielankiem, po trzy orkiestry, no wstyd się przyznać, że większość kupców piła. Ja akurat należę do osób, że w ogóle nie piją, nie palą. Ale większość kupców chodziła pijana nawet kobiety. No było też dużo takich przykrych sytuacji. Tak zwani ci kręglarze, którzy oszukiwali na tych kółeczkach. No wiadomo, no tak było, no takie były czasy, także no, ale ja zawsze mówiłam tak, kto komu każe iść to robić, myśląc, że on wygra. Wiadomo, że to są oszuści i że ten ich klient będzie oszukany, jak to się mówi, zrobiony w trąb. A z tej droższej kaneczka, z tym, że to są duże, to było wykonane. Tak, no ja tak. No akurat ja należę do kupców, którzy w sezonie stoją najdłużej. My z moim Grzesiem otwieramy i zamykamy bazar. Przyjeżdżamy samochodem, jesteśmy tutaj około 6 rano. Tak? I kochani, cały dzień na tym polega, że tak w kółko staniki, w kółko maści, w kółko koszulki, handel, przerwa, handel, przerwa, pogadanie, wysiusianie, zjedzenie i znów handel. I nie wyobrażam sobie Warszawy bez Bazaru Życkiego. Dla mnie to by było dosłownie takie zaskoczenie, jakbym miała polecieć na Marsa.